Proszę Państwa, tutaj widać, że Wisła jeszcze bardzo wartko płynie, jak i to się rzadko zdarza, czyli jeszcze spływa tam z gór, ze Śląska, bardzo dużo wody. I widać, że to powoli opuszcza bulwar pod Wawelem, prawda? Ale zostawia po sobie dużo różnych śladów. Tu już to obudowanie marmurkowe zaczyna być widoczne. Natomiast tam dalej jeszcze jest przytopione. Widać, że bardzo dużo tam w górach i na Śląsku napadało. Proszę bardzo, trawka się moczy, pełna różnych chabazi, prawda? A chciał, to oczywiście jest pod Wawelem, kiedyś tu bardzo wartko o ten mur uderzała woda. Teraz widać, że już tu wysycha. Są te właśnie wapienne skały, na których się Wawel wznosi, prawda? I widać, że nawet tutaj między tymi stateczkami bardzo mocno Wisła płynie. I tutaj to obramowanie już jest im bardziej idzie w tą stronę. Coraz bardziej przytopione o kilkanaście centymetrów. A te stateczki jeszcze stoją, czekają na lepszą sytuację. No, ale proszę Państwa, najciekawsze, że widać, że tu Wisła strasznie dużo różnych śmieci chabazi sprowadzała, naciągnęła, że trzeba będzie to dość długo usuwać. Starać się puścić z prądem. Tutaj to samo. I najciekawsze, że tutaj nie dość, że widać, że znacznie wody, prawda, ubyło, że już może pół metra, może więcej, już spadł poziom, może 70-80 cm. Tam wartko płynie, a tu stoją te różne chabazie, dziwne rzeczy. A co jeszcze bardziej dziwne, tu dalej po prostu rzeka się wręcz cofa, zamiast płynąć od Krakowa do Huty, to tu miejscami, jak widać choćby po tym patyku, cofa się jakby z powrotem do Tyńca tutaj, w tym odcinku między tymi stateczkami. Tu mamy Lajkonika, prawda? No i taka jeszcze migaweczka w kierunku Mostu Dębnickiego. Tamte statki są już trochę oświecone, zagospodarowane. Niektórzy widocznie w nich urzędują, bo woda opada, choć płynie wartko. No to taka słońce powoli zachodzi, taka migaweczka. Ludzie tutaj po bulwarach spacerują, zwłaszcza młodzież po szkole tutaj w tej chwili się spotyka. I to na tyle na dzisiaj. Amen, amen, amen.